Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś Państwa i moim gościem jest Zbigniew Piechocki, sekcja specjalistycznej pomocy rodzinie interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Witam Panie Zbyszku. Dzień dobry Panie redaktor, witam Państwa. Panie Zbyszku, zważywszy na okoliczności nie tak dawnej tragedii śmierci skatowanego 3-letniego Nikodema we Włocławku. Ja nie będę pytała o to, czy tego można było uniknąć, czy nie, ale porozmawiajmy szerzej o właśnie przemocy w rodzinie, przemocy domowej. Jak możemy reagować my, osoby z zewnątrz? Często jako sąsiedzi, przychodni widzimy, że niepokojące zachowania. Czy my jesteśmy bezpieczni? Czy my możemy zgłosić się do ośrodka anonimowo i poinformować o pewnych nieprawidłowościach w danej rodzinie, że one mają miejsce? Bo jest taka obawa i strach takich osób, które widzą, a nie wiedzą, co z tym dalej zrobić. Ja bardzo zachęcam do anonimowości. Zdaję sobie sprawę, wszyscy w pomocy społecznej, ja myślę, że nie znam pracowników pomocy społecznej, którzy naciskaliby w jakiś taki sposób bardzo mocny czy dramatyczny, żeby ujawniać swoje personalia w sytuacji, kiedy mówi się o tragedii w innych rodzinach, tak, o podejrzewaniu trudnych sytuacji, sytuacji związanych z przemocą. Opowiem Państwu i Pani redaktor, jak prowadziłem niedawną rozmowę, w której telefonicznie, anonimowo informowano mnie o swoich przypuszczeniach dotyczących niewłaściwej opieki nad dziećmi. Wtedy rozmówczyni nie mówiła o przemocy, ale mówiła o takich zaniedbaniach dotyczących sfery emocjonalnego rozwoju dzieci, zaburzeń związanych z przywiązaniem do matki. Oczywiście moja rozmówczyni tego w ten sposób nie nazywała. Chciała powiedzieć bardzo krótko. Rozmowa skończyła się zanotowaniem długiej notatki, przekazaniem do właściwej osiedlowej sekcji pomocy społecznej. Dopytujemy o to, ja również dopytywałem, co pani wie jeszcze, jak to było. Nie pytamy skąd wie i czy była świadkiem, ale pytamy o to, a jak myśli, jak to może być, co jeszcze się wydarzyło, co pani jeszcze wie na ten temat. To pytanie wydaje się cały czas takie samo, ale ono jest bardzo otwierające i zachęca do opowiadania. Też stawia rozmówcę, który przypuszczam, że telefonuje w wielkim stresie i też w dużej determinacji. Nawet bym powiedział, że być może czuje się już przyparty do muru i myślę sobie, już dłużej nie mogę na to patrzeć. I jest to ostatni akt, takie właśnie desperackie, niemalże rzucenie się w przenośni pożarcie. Natomiast my nie jesteśmy pożarciem dla naszych informatorów. Sprawdzamy te informacje, które wpływają do nas anonimowo. Ja zachęcam wszystkie osoby w naszym mieście, również osoby, które mieszkają w ogóle w Polsce i słyszą płacz dziecka za ścianą, czy niepokój ich budzi to, że dziecko płakało, przestało płakać, bo to jest takie zjawisko, o którym być może przeciętny obywatel nie wie, że dziecko, które doświadcza traumatycznych pobić, bardzo dotkliwych, w pewnym momencie przestaje płakać, zaczyna być zobojętniały. To wynika z bardzo takich poważnych neurologicznych zmian, jakie zachodzą w jego organizmie, ale też mogą wynikać z mikrouszkodzeń, czyli z takich zmian natury organicznej. Można być otępiałym na ból. Ja myślę, że też my dorośli tego doświadczamy, na przykład jako mechanizm obronny. Zaczynamy wypierać, mówić, że dajemy sobie z tym radę. U dziecka na innym poziomie dzieją się też takie właśnie struktury neurologiczne. No więc właśnie, bądźmy czujni na to, że dziecko płakało, przestało płakać. No właśnie, być może taki sygnał, że coś się dzieje nie tak, uchroniłby Nikodema od tych cierpień. Przecież to pobicie nie, i śmierć wskutek tego pobicia nie nastąpiła z dnia na dzień. To trwało ponad miesiąc, czyli to nie jest możliwe, żeby tego nikt nie słyszał, prawda? Uczulmy może ludzi, że to wcale nie jest tak, że będą ponosić konsekwencje, jeśli zgłoszą, że tak powiem, taki przypadek, takie zaniepokojenie.
Pani redaktor, ja oczywiście nie mam uprawnień, żeby wypowiadać się w imieniu służb sądu czy służb policji. Natomiast ale ma pan z wieloletniej współpracy, no tak, z wieloletniej współpracy wiem, że zarówno te dwie instytucje, jak też pomoc społeczna jesteśmy bardzo otwarci na przyjmowanie również anonimowych informacji. Ja sam zachęcam osoby, które nie mają do tego gotowości, by napisały, zatelefonowały, nie muszą się podpisywać. Można nie mieć cywilnej odwagi do tego. Cywilna odwaga jest takim przymiotem, którego w sytuacji różnych obaw, ja myślę, że każdy człowiek musi sobie dać prawo do tego, by jej nie mieć, po to, żeby ochronić na przykład takie małe życie. To jest bardzo dojmujące doświadczenie dla wszystkich. Kiedy zaczynamy pracować z rodziną, w której dochodzi do aktów przemocy, i o ile inaczej się pracuje z osobami dorosłymi, to na małe dzieci musimy mieć wszyscy bardzo dużą wrażliwość. I ja chcę powiedzieć też o tym, że służby, które pomagają, mogą nie zastać takiej sytuacji, która budzi podejrzenie. Że to podejrzenie się budzi, ale może nie być takich bardzo oczywistych dowodów, a często takich pracownik socjalny odwiedza rodzinę uprzednio o tym informując zwykle? Nie, pracownicy socjalni pracujemy w bardzo różny sposób. Czasami umawiamy się z rodziną, czasami odwiedzamy rodzinę bez takich uprzedzeń. Oczywiście, że bez zawiadomienia ta wizyta będzie bardziej obrazowa, jak wygląda funkcjonowanie, ale też pamiętajmy o tym, że ciężko jest mówić o prawach człowieka w sytuacji, kiedy prawo innego człowieka bezbronnego zostało właściwie złamane i zniszczone. Natomiast pamiętajmy też o tym, że musimy szanować inne osoby. Musimy być też w respektowaniu ich praw obywatelskich. Tak? Nie możemy pukać do drzwi w sposób kontrolujący. Myślę, że też warto byśmy pamiętali, że pomoc społeczna nie jest organem zajmującym się kontrolą środowisk. Ta funkcja kontrolna pracownika socjalnego jest ostatnią i najmniej potrzebną do pracy. Potrzebna jest bliska relacja z ludźmi, potrzebne jest dawanie ludziom być może dobrego przykładu też tak po ludzku, ale też warsztatów kompetencji, poradnictwa życiowego. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy jako obywatele pamiętali, że jako mieszkańcy, każdy swojego środowiska, że na nas spoczywa duża odpowiedzialność. Powiadomienia służb o tym, że mam podejrzenie, że w rodzinie może dochodzić do przemocy, ale nie tylko przemocy, również do innych zaniedbań dzieci. Bo najczęściej przemoc rozumiemy jako te razy fizycznie doświadczane. Natomiast przemoc wobec dzieci to są też takie zaniedbania emocjonalne, to są dzieci źle odżywione. Zgłaszajcie Państwo to do nas, zwracam się z takim serdecznym apelem, bardzo gorącym. Dzwońcie Państwo na nasze numery, zostaniecie Państwo wysłuchani, my sprawdzamy te informacje. Nie jesteśmy z rodzinami całą dobę. Musimy pamiętać o tym, że to rodzice są odpowiedzialni za dzieci, to na nich spoczywa odpowiedzialność całkowita. Sąd, policja, pomoc społeczna są instytucjami pomocowymi. Czasami interweniujemy, czasami też jesteśmy pełni obaw, że być może za szybko. Czasami są na nas składane oskarżenia, zabierają dzieci. Nie zabieramy dzieci. Nie mamy takiego imperatywu wewnętrznego. Zawsze rozważamy to bardzo wnikliwie i zawsze robimy to w trosce o dziecko. Zabezpieczamy dobro małoletnich dzieci, nie zabieramy rodzicom. Proszę powiedzieć, bo pracownicy socjalni pracują w określonych godzinach, to są też przecież urzędnicy, natomiast to nie znaczy, że jeżeli dzieje się coś po południu, dzieje się coś niepokojącego, musimy czekać do następnego dnia rano, żeby powiadomić pracownika socjalnego. Jest kilka numerów telefonów i kilka instytucji, które możemy w każdej chwili powiadomić, to jest równie ważne. Podstawowy numer to jest telefon alarmowy. Obecnie, kiedy funkcjonują centra alarmowe, to jest telefon 112. Zachęcam do tego, byśmy z tego telefonu korzystali jako mieszkańcy. Ja korzystałem wczoraj około godziny 21:00 w sytuacji, w której czyjeś życie było potencjalnie zagrożone. Przygotujmy się na to, że musimy ze spokojem
bardzo powoli i też z pewną nutą cierpliwości informować dyżurną, czy też dyżurnego, który pod tym 112 pełni tą rolę, o tym, jak się nazywam, kogo reprezentuję, z jakiego miasta dzwonię. Może się okazać, że ktoś z Państwa nie będzie miał gotowości, by powiedzieć nazywam się. Wówczas proszę powiedzieć, chcę zachować anonimowość. Telefonuję z Włocławka, mieszkam na ulicy, wymyślę teraz, Zielonej. Chyba takiej ulicy nie mamy w naszym mieście. Mieszkam na ulicy Zielonej. Słyszę za ścianą budynku płacz dziecka na przykład. Można takiej informacji udzielić. Przypuszczam, że jest to dziecko pobite. Myślę, że dyżurny wtedy zapyta, czy jest zagrożone zdrowie lub życie. Proszę odpowiedzieć tak, uważam, że jest zagrożone zdrowie. Dyżurny będzie decydował, jakie służby tam wyśle. Najczęściej będą to oczywiście dwie służby, czyli policja i służby medyczne, zespół ratowniczy. To jest telefon podstawowy. Do godziny 18 pracuje sekcja specjalistycznej pomocy rodzinie interwencji kryzysowej na ulicy Żytniej. Tu proszę wziąć pod uwagę to, że w nazewnictwie naszym jest interwencja kryzysowa, ale to nie jest interwencja rozumiana jako interwencja w domu, jako pojechanie na sygnale, tak, ale przyjęcie osoby, która jest w kryzysie. Kryzysy przeżywamy różne. To może być kryzys utraty bliskiej osoby, kryzys związany z osiąganiem wieku emerytalnego, kryzys związany z chorobą przewlekłą, również kryzys związany z przemocą w rodzinie. Tu myślę, że warto też powiedzieć o tym, że za chwilę dzięki też takiej bardzo intensywnej pracy, współpracy samorządu naszego miasta, czyli pana prezydenta i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za chwilę, no może nie za chwilę, ale za kilka miesięcy będziemy mieli gotowy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy, czyli miejsce, w którym będziemy świadczyli zarówno usługi terapeutyczne, takie nastawione na rozwiązywanie sytuacji, ale też usługi o charakterze interwencyjnym. Stworzymy 4 pokoje, w których będzie mogło zamieszkać jednocześnie... Taki hostel na czas rozwiązania sytuacji. Z pomocą specjalistyczną, z pomocą psychoterapeutów, terapeutów, psychologa, socjoterapeuty dla dzieci, pomocy psychologicznej dla dzieci, pomocy prawnej. Celem tego ośrodków jest zapewnienie w rozumieniu interwencyjnym miejsca bezpiecznego pobytu dla osób, które doświadczają przemocy, plus tych usług, które są już nastawione na rozwój osobisty ku rozwiązywaniu trudnej sytuacji. To będzie, tak oczyma wyobraźni jeszcze to wszystko tworzymy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Natomiast ta nasza wyobraźnia jest taka już bardzo konkretna. Wiemy ale o to tym, będzie. Wiemy mówmy o tym, co mamy do dyspozycji w tej chwili. Co mamy do dyspozycji w tej chwili? 4 osiedlowe sekcje pomocy społecznej, w których pracują pracownicy zajmujący się zarówno przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej, jak i pracą socjalną. Myślę, że w każdej chwili można na te osiedlowe sekcje Śródmieście, Wschód, Południe i Zazamcze telefonować. One są czynne w godzinach regulaminowych ośrodka, czyli do 15:30 w dni robocze. Natomiast tam pracują osoby, które w bezpośrednim kontakcie mogą bardzo dużo pomóc, tak, wysłuchać, sprawdzić w terenie, jak wygląda sytuacja. Nawiązać współpracę z policjantem dzielnicowym, wejść wspólnie, jeżeli sytuacja tego wymaga. I jest jeszcze przecież telefon zaufania. Mamy telefon, który funkcjonuje w ramach specjalistycznej sekcji pomocy rodzinie interwencji kryzysowej. On jeszcze w dni robocze do godziny 18. Tu się na dole Państwu pokażę w pasku. Ten telefon też się pojawiał przy tych akcjach, które robiliśmy w latach ubiegłych. W programie Włocławek mówi przemocy stop. Do mieszkańców Włocławka trafiały długopisy, magnesy na lodówkę, breloczki, więc mam nadzieję, że to wszystko jeszcze mieszkańcy Włocławka i pamiętają i że ten telefon, który teraz Państwo widzą na pasku, jest w naszych głowach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gościem Studia Telewizji Kujawy był pan Zbigniew Piechocki, sekcja specjalistycznej pomocy rodzinie i interwencji kryzysowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Thank you.